W poprzednim odcinku zginąłem i już myślałem, że straciłem wszystkie itemy. Ale po wielu, wielu godzinach szukania tego miejsca znalazłem i odzyskałem wszystko, co straciłem. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Słuchajcie, na samym początku możecie zostawić łapeczkę w górę. Załóżmy 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, w którym będziemy zwiedzać ten piękny Nether, w którym właśnie nadal jesteśmy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy szukać drogi wyjścia, drogi, którą będziemy mogli wrócić z powrotem do naszego świata, ponieważ gdzieś tutaj ona musi być. Ja mam zeskrinowane kordy, więc będziemy się udawać też w tamtym kierunku. Ale tu mnie jakieś świnie torturują też, to mi się nie podoba, jakoś stąd musimy zejść, bo tutaj jest niebezpiecznie. No czekajcie, zeskakuję sobie tu, op, pum, dobra. Pokonajmy te świnie, bo one są tutaj niefajne, aj. Dobra, pokonałem tą świnie, bo strasznie głośno jest ten Minecraft, coś mi się tutaj zresetowało i mam strasznie głośno wszystko. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, uwaga, kwiatek zniszczymy na próbę. Chyba powinno być dobrze, aczkolwiek może troszkę głośniej tam jednak, no nie wiem, dobra, zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, jeszcze chciałem polecić w tą stronę, ponieważ tutaj jest, widzę taki biom, którego wcześniej chyba nie widziałem, przynajmniej nie kojarzę go, żebym go widział. Aczkolwiek mogę się mylić. Cały jest piasek dusz, więc jest to dosyć ciekawy biom, szczerze przyznam. I chciałbym tutaj właśnie pójść i sprawdzić... Czy ja słyszałem szkieleta? Co tu robi szkielet w Netherze? Co ty tu robisz, kolego? Tu się w ogóle to pali wszystko. Nie wiem, czy ja to widziałem na odcinku, czy nie. Wydaje mi się, że... Niby to kojarzę, ale wydaje mi się, że tego na odcinku nie było. Kurczę, ej, tu jest w ogóle kolejna forteca, co jest? Czekajcie. Dobra, niszczmy te oponenty, dobra. Ej, tu jest kolejna forteca jakąś. To nie jest ta, z której ja wyszedłem, bo ona była w tamtym, w innym kierunku. W ogóle ile mamy itemów, co jest grane? Czekajcie, musimy się czegoś pozbyć. Wywalmy jakieś takie rzeczy. Wywalmy tego kobla, już za dużo go mamy. Co my tu jeszcze tak nie potrzebujemy? Weźmy sobie te pochodnie w prawą rękę. Wywalmy te takie netherraki i inne takie. Tego nie potrzebujemy. Weźmy te tylko na takie, żeby wiecie, żeby było czym się pochwalić, jak wrócimy do palenowa. Te strzały też już wywalmy, za dużo tego mamy. Dobra, bierzemy sobie kobla. Ej, czekajcie, dobra, zwiedzimy jeszcze to tutaj, bo skoro tutaj jest taka jakaś ta, to... Ej, ona jest w ogóle jakaś taka bardziej rozbudowana z tego, co widzę. Czekajcie, chodźmy na górę. Tu chyba nic nie ma takiego. A tu jest jeszcze wyjście, dobra. Dobra, o kurczę, jest tu ten świniak, dobra. Ale został pokonany w tym momencie. Ja jestem... O! Nie! 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 Dobra. To jest chyba niebezpieczne tutaj z nimi się w ogóle w jakiekolwiek interesy, że tak powiem, wkręcać. Zniszczymy ich w ten sposób. Musimy tutaj, rozumiem, że musimy już tutaj bardzo bezpiecznie grać. Musimy tak podjazdowo bardziej do nich podchodzić. Czyli jeżeli gdzieś się wkopujemy, to musimy się zamurować, być w miarę bezpieczni. O kurde, ale mnie wystraszyłeś, kolego. Na szczęście nie zadaje się tak dużo obrażeń, jakbyście mogli zadawać. Więc to mnie ratuje tylko tutaj przed niezginięciem. Co to jest? Pole lawy jakieś, ty. Ale tu strasznie wygląda. Czekajcie, czy ja mam więcej żarcia tutaj? Dobra, mam ziemniaki jeszcze, dobra, to już... Jestem spokojniejszy. Nie wiem, tutaj jakieś te porkchopy. Mi się wszystko pomieszało w tym ekwipunku, ale dobra, czekajcie, idziemy tu trochę wyżej. Co tu jest? Kurczę, boję się. Szczerze przyznam, że się troszkę boję, troszkę się cykam. No dobra, lecimy tu wyżej. Czy tu coś jest? Ej, dobra, tu jest jakaś skrzynka, dobra, czyli było warto tu iść. Jest tu pusto w miarę, dobra. Jakie itemy mamy w ogóle? Dobra, bierzemy to wszystko. Wszystko, co się da. W ogóle... Netherowa płyta, jakaś nowa. Ty, nie widziałem jej. I zentrzentowane nuty na Soul Speed. Dobra, bierzemy. Kuszę też sobie weźmiemy. Może nam się przydać też do jakichś strzał czy coś. Więc w sumie weźmy ją sobie tutaj pod jakąś rękę. To zostawię w sumie może. Te buty, dobra, biorę je, ale wywalę je jak będzie trzeba, jak nie będę miał miejsca w ekwipunku. Nie będę ich na siłę trzymał. Dobra, co tutaj mamy? To nas prowadzi na sam szczyt, na którym jest coś, czy tutaj nic nie ma? Ej, naprawdę... Tak się dobrze bawię przy eksplorowaniu tego Netheru. On jest tak zupełnie inny od całej reszty. Dobra, tu jest jakieś zejście bokiem, to chodźcie, zejdziemy sobie tędy. Dobra, niszczymy ich tutaj po kolei. Teraz trzeba powolutku schodzić. Dobra, dostał. Dobra, po kolei. Tu mamy kolejne skrzynki. Znowu Soul Speed, jest znowu ten sam but. Jak dwa połączymy w kowadle, to powinny nam się połączyć. Co? Dlaczego ich jest? Ej, to jest już więcej! Bo tu jest dwa, tu jest jeden, a tu jest trzy.
O kurde. I mamy. I książka też na ten enchant. Dobra, weźmy też sobie te nici, mogą nam się też przydać. Weźmiemy tylko te buty w takim razie, bo już chyba więcej niż 3 to nie ma opcji rozwoju. I zejdźmy niżej, zobaczmy. Co to jest za miejsce? Czekajcie, że mnie tu nic nie zrzuciło. Bo jak mnie coś zrzuci, to jest lipa fest. Dobra, czekajcie, zejdźmy sobie tutaj. O, ten już do mnie celuje. Dobra, łatwo było, łatwo. Od razu spadł sobie na dół. Dobra, czy my tutaj mamy coś ciekawego? Tutaj chyba... To jest chyba jakiś zwykły, tak, dobra, tutaj stąd przyszliśmy. Więc dobra, lećmy tutaj dalej. Ej, bo jestem strasznie ciekaw tego miejsca. Ono tak strasznie wygląda, tak mrocznie. Czekajcie, gdzie to było? Tutaj. Wow. I to nad lawą jest jakieś przejście w ogóle. Ty, mamy tu złoto znowu, bierzemy to złoto oczywiście. A! Nie! Dlaczego? Dlaczego złoto to zrobiło? Chodź tu, a ty? Dobra, ty się do mnie przyciągnęłaś. Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce, widzowie? Gdzie my dotarliśmy? Co to jest za otchłań w ogóle tego netheru? Co tu się dzieje? Co to za miejsce? Tu trzeba tak uważać. Ja w poprzednim odcinku zginąłem na takim czymś. Jak ja tu mam to przeżyć? Przecież to jest niemożliwe. To jest tak rozbudowane, że to jest szok dla mnie. Szok. Czekajcie. Przejdźmy tutaj, przeskoczmy na drugą stronę. Bezpiecznie trzeba tu chodzić, bo ja czuję, że zaraz jak mnie tu któryś zaatakuje, to ja lecę w dół i to jest definitywny koniec wtedy. Jak one mają jeszcze te kusze przecież, to ja też tym bardziej muszę uważać. Dobra, zbierajmy to złoto. Złoto to jest tu w ogóle na co chwilę. Dobra, tu jest znowu jakaś skrzynka, warto ją by było zabrać w sumie. Idziemy tutaj. Przejdźmy tak. Jesteśmy bezpieczni. Dobra, mamy mnóstwo obsydianu. Bierzmy ten obsydian w sumie, bo on się może przydać, ale nie wiem totalnie do czego jest ten crying obsydian, to jest płaczący obsydian. Co? A do czego on jest potrzebny, to totalnie nie mam pojęcia, ale musimy się dowiedzieć koniecznie. Dobra, przejdźmy tutaj na drugą stronę, tam widzę, że jest kolejna skrzynka, do której byśmy fajnie było się udać, więc przejdźmy tutaj i od razu torturujemy tego typa. Dobra, pokonany. Zjedzmy sobie coś, żeby nam się życie odnowiło. Skrzynka już jest w zasięgu naszej ręki, może wywalę sobie ten miecz, bo niepotrzebny jest. Dobra, uważać trzeba pod nogi. Ej, to... O, nie! Dobra. Ej, a! Jak się wystraszyłem! Słyszałem, że on gdzieś spadł, a nie widziałem z której strony. Dobra, kolejny... Ej, zenchantowana kusza, dobra. Bierzmy tą zenchantowaną kuszę też. Bierzemy to wszystko. Dobra, to są najważniejsze rzeczy. I musimy znowu zejść piętro niżej jakoś. I ile tam jest złota na dole? Ja już czuję te bogactwa, które tam możemy znaleźć. Jakie tu się fajne dungeony zrobiły z tego w ogóle, mi się to tak podoba. Siedzę tu naprawdę trzeci odcinek i w sumie to bym tu posiedział jeszcze czwarty najchętniej. Tu jest tyle rzeczy do zwiedzania. I tu są różne biomy też w ogóle, więc to nie są wszystko, to jest część dopiero tego, co my tu możemy spotkać. A jest o wiele więcej, dobra, boję się tam zejść na dół, bo ich tam jest sporo dosyć. Jest tam jeden z kuszą, to też jest niebezpieczne. Dobra, przejdźmy sobie tu bezpiecznie na drugą stronę i jakoś postarajmy się zejść tak... w miarę jak najmniej kolizyjnie, że tak to ujmę. Dobra, tu trzeba uważać na te dziury. To jest tak rozwalone miejsce, że... Nie! Kurde, co ty tu robisz? Gdyby nie ta diamentowa zbroja, którą sobie zrobiłem i wziąłem na tą wyprawę, to już w tym momencie bym nie żył. Tam jest skrzynka w ogóle na środku i tam... Nie, dobra, to jest lawa. Dobra, już myślałem. Zejdźmy sobie tu niżej. Dobra, to jest jakiś taki luźniejszy. Wow, szkielet! Ale się wystraszyłem go. Dobra, tam są kolejne te świniaki. Chodźcie tutaj. Szybko was sklepię. Wow, ile ich jest? Nie miało ich być aż tyle. Kurczę, trafił. Myślałem, że go jakoś tutaj zrobię w konia. Dobra. Szybko jemy. Jesteśmy coraz bliżej dołu. Coraz bliżej tego, żeby zdobyć tą skrzynkę, w której mam nadzieję, że będzie warto tam iść w ogóle. Bo... Dobra, przepraszam, że jest drugi odcinek z eksplorowania tego netheru, ale... Tu jest tyle rzeczy, że ja nie spodziewałbym się, że ja tak długo będę siedział w tym netherze, naprawdę. Ja myślałem, że idę do tego netheru, że tak sobie zrobię jeden odcinek z mojej reakcji na nether, a tu się mi robi normalnie seria netherowa. To swoją drogą wcale nie jest głupie, żeby na początku... żeby stworzyć serię, w której... Wszystko opiera się na tym, żeby przeżyć w netherze. Teraz autentycznie nether stał się miejscem, w którym da się przeżyć. Jest tutaj wszystko, czego potrzeba do tego, żeby przeżyć. I wydaje mi się, że to by było całkiem spoko. Dobra, musimy jakoś zejść na dół. Tylko nie wiem za bardzo jak.
Bo, kurczę, nie mam... Dobra, zejdźmy sobie może... O, tu możemy zejść jakoś. Dobra, zejdźmy tak, powolutku. Czuję, że tu zaraz nam się mogą sypać na głowę te wszystkie ciulasy. Ale dobra, przejdźmy tutaj. Tu znowu jest tak stromo. Ja nie chcę tak schodzić, nie chcę tak głupio tracić życia. Tym bardziej, że... No nie no, buty mi się nie zniszczą tak szybko. Ale są... O, dobra, tu mamy jakieś takie łagodniejsze zejścia. I przy okazji też ich pokonamy w ten sposób. O! No, wejdźcie, wejdźcie. Dobra, super, super. Tu klepiemy. Wchodź, wchodź, wchodź. Dostajesz... O, dobra, ale go załatwiłem. W powietrzu dostał ciosa jeszcze. Dobra, tu rozwalamy ich po kolei. Dobra, jesteśmy już w sumie na samym dole chyba. Tak, jesteśmy na samym dole. Już jesteśmy blisko tej skrzynki i tego złota, które chcę koniecznie zdobyć. Tylko muszę się tu jakoś dostać do niego. Jak to zdobędziemy, to to już jest naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. I tak już nie mamy więcej miejsca w ekwipunku, więc musimy i tak wracać z powrotem. Tu są w ogóle te spawnery tych... Dobra, szybko rozwalamy to złoto. Szybko ze skrzynki. Czy wy widzicie, co my tu w skrzynce mamy? Czekajcie, czekajcie, szybko, szybko. Wywalamy jakieś... co my mamy wywalić? Kurde, czekajcie, bo te slimy mnie tutaj... Te magmy w sumie bardziej. To są takie niebezpieczne w sumie. O, tam czekają znowu na mnie, ale nie mogą przyjść tutaj, z tego co widzę. Jedynie co, to może jakiś naciągnąć kuszę i tamten naciąga. Ale czy się odważy strzelić? Czekajcie. Wow, ale dostali bombę. Nie! Wow, wow, wow! Mordo! Czemu ty to zrobiłeś? Jak tu jest niebezpiecznie. Ja nie chcę tu być, proszę. Ja już chcę zabrać tą skrzynkę. Wszystko ograbić was i ja już chcę stąd wracać, proszę. Muszę mi się zenchantować te wszystkie rzeczy, bo też nie jesteśmy na to gotowi, żeby tutaj walczyć. Czekajcie, czy coś mnie pcha? Nie, dobra, już myślałem. Dobra, uwaga, dostajesz. Dobra, pokonaliśmy tego z kuszą, więc jesteśmy w miarę spokojni. Rozwalę może to jakoś. Dobra, rozwaliłem te magmy, nie będą nam się respić. Tam jest kolejna skrzynka, której nie otworzyłem z tego co widzę. Rozwalmy jeszcze tego tutaj, jesteśmy bezpieczni? Tam jest jakaś magma, dobra. Robimy tak, wywalamy to, bierzemy... Ten napierśnik niepotrzebny, ale... Aha, no w sumie to ja mam lepsze te napierśniki niż to co jest tutaj. To mogłem od razu to zauważyć, ale był w emocjach, nie zauważyłem. Ściągnijmy może ten hełm, załóżmy ten zenchantowany. Dobra, to już jest coś lepszego niż to co mieliśmy. Tu już nie mamy nic takiego, co by nas mogło cieszyć. Z tym, że weźmiemy sobie nie obsydian, a kobla. Zamurujemy to tutaj w miarę tak, żebyśmy mogli się dostać do tego złota. I wykopmy to złoto. I już się zbieramy z powrotem do powrotu, bo za dużo już tutaj spędzamy czasu. Już musimy wracać z powrotem, bo czuję, że zaraz stracę wszystko, co miałem, a nie chciałbym tego bardzo, naprawdę. Dobra, zamurowujemy to tutaj, idziemy tutaj powolutku. Ty jesteś tutaj, mordo, prawda? Dobra. Nieważne. Łatwo. Dobra, mamy tu mnóstwo strzał. Widzę, że już biegniesz do mnie tutaj. Dobra, dobra. Dobra, są łatwe te moby. Tu niszczymy to. Tu są te łzy, te bryłki złota. To sobie już darujemy. Dobra, czyli możemy już się stąd tak naprawdę wynosić. Tylko teraz wyjść stąd, kurczę. Najlepiej tą samą trasą chyba. Bo najbezpieczniej chyba najbardziej znana mi trasa. Tylko nie pamiętam jej dokładnie jak była, ale dobra, jakoś damy radę. Idziemy tutaj. O kurczę, tutaj brakuje schodka. Dobra. Idziemy sobie gdzieś tu. Teraz se tu przejdziemy. O, dobra, dobra. Jesteśmy już wyżej. Dobra, no myślę, że damy radę jakoś tutaj się wydostać stąd. Najlepiej też jakbyśmy się w górę kopali, czy coś z tych rzeczy. Dobra, lecimy tu. Oj, dobra, ale to miejsce tak pięknie wygląda. To jest tak kozak miejsce. Nie wiem... Naprawdę, no... Architektura naprawdę na bardzo wysokim poziomie, nie da się ukryć. Ojeny, co ja gadam. Czekajcie, dobra, musimy stąd się jakoś wydostać. Kurczę, jakie to jest ogromne. Nie wiem w ogóle, w którą stronę mamy iść. Czekajcie, przeskoczę sobie tutaj. Zobaczmy sobie na kordy może, bo mam tutaj na drugim monitorze spisane. Czy jesteśmy daleko od portalu? Tu jesteśmy blisko, a tu? Ej, też nie jesteśmy jakoś mega daleko. Dobra, czyli tak, może kopmy się w którąś ze stron. 1891, czyli 18 tutaj 91, dobra. I tu potrzebujemy mieć 1081, czyli w tamtą stronę. Dobra, czyli w tamtą stronę mamy portal. Dobra, kopmy się w tą stronę. Zobaczymy, do czego się dokopiemy i jaka wysokość 63, tam 94. Czyli to będzie troszkę wyżej od nas. To możemy się w sumie trochę kopać wyżej stale, żeby się dokopać do tamtego...
miejsca. To może się troszkę przesunę jednak. Dobra, tu rozwalmy to. Przekopmy się tam do jakiegoś miejsca, w którym będziemy mogli sobie normalnie truchtać, bo... Bo już chcę wracać z powrotem do domu, proszę, już mam dość bycia tutaj w tym netherze. Na pewno tu jeszcze wrócę, bo jest tu mnóstwo biomów, których nie zwiedziliśmy. I podejrzewam, że jest tu mnóstwo rzeczy, których jeszcze byśmy chcieli zwiedzić, które jeszcze byśmy chcieli zobaczyć. Więc na pewno tutaj do tego netheru wrócimy. O, tu jest jakieś dobra wyjście. Ale jeszcze nie wiem, kiedy tutaj wrócimy. To są w ogóle jakieś kości, to wygląda jakby to były kości. Widzicie to? Ja nie mogę, to w ogóle chyba są kości, tak mi się wydaje. Czekaj, no dobra, nie, to wygląda jak kości i to są kości na pewno. Co to jest? Jakieś takie tydające, kurde mordę, bo mnie zrzucisz. Nie, nie, nie. Gin, gin, gin. Dobrze, dobrze. Dobra, dobra. Lecimy sobie na drugą stronę. Hop. Dobra. Jest. Gitara się ma. W ogóle, co jak mi się to powiedziało, ty? Ja, ten tekst już jest tak stary. dobra, no jesteśmy już blisko. Jesteśmy już blisko. Już niecałe kilkaset kratek. To jest naprawdę niewiele. Żeby już się przedostać tam, potrzebujemy być na wysokości 94, dobra, czyli uwaga, jesteśmy zaraz na tej wysokości. Uwaga. I będziemy... Dobra, teraz już jesteśmy na 94, czyli kopiemy się tylko przed siebie. Jesteśmy na jeden... No dobra, no ja kopiemy przed siebie i dokopiemy się na pewno do portalu. Więc już się nie mogę doczekać, bo już mam... Już naprawdę chcę wrócić i te wszystkie rzeczy odłożyć do skrzynki, bo patrzcie, ile tego mamy. Ten płaczący obsydian, tu, crying obsydian, mnie najbardziej interesuje, szczerze mówiąc, bo jestem ciekaw, co z tego można zrobić. To na pewno jest coś wyjątkowego, ponieważ byle czego by tutaj chyba nie dodawali takich itemów, które by były nieużyteczne. Chyba, że następne wersje dadzą nam coś, co sprawi, że te właśnie itemy zostaną jakoś użyte ciekawie. Dobra, długo jeszcze będę się kopał, tak? Przepraszam bardzo. Bo już bym chciał się w sumie, wiecie... jak te kordy wyglądały? Mamy... A dobra, no jeszcze 80 kratek, dobra, no to jeszcze mamy troszkę. Wow! Dobra, chociaż nie wiem, czy to sens brać, nie mam nawet miejsca w ekwipunku, lecimy dalej. Widzicie, jak dobrze, że ja na shifcie lazłem? To jest to. To jest to, to jest inteligencja, którą mogę się chwalić w tym momencie, bo już bym leciał w dół i bym ginął już na pewno. Już nie ma szans, żebym przeżył taki upadek. Więc ciągle na shifcie w netherze. Czuję się tak niepewnie teraz w tym netherze. Nie wiem totalnie, czego się spodziewać, jak idę przed siebie. To jest straszne, straszne to jest. Ale dobra, już czuję, że jesteśmy blisko. Wrócimy z powrotem na palionowo i odłożymy te wszystkie rzeczy, żeby już były bezpieczne. Dobra, czekajcie, co to jest za miejsce? Ej, dobra, tu byliśmy, bo tu są pochodnie już. Ale czekajcie, ja nie stawiałem pochodni. Ktoś musiał tu być. I te pochodnie... Dobra, mamy portal, mamy portal. Ktoś tu musiał być i te pochodnie stawiać, bo nie ja byłem. Słuchajcie, ja tu przyszedłem 2 dni temu, kiedy tu tych pochodni na pewno nie było. Ktoś musiał tutaj przyjść w trakcie, kiedy ja już byłem w netherze. Chyba, że to... Nie, no ja ich nie stawiałem, jak ich szukałem po śmierci. Wydaje mi się, że ich nie stawiałem, aczkolwiek, dobra, mogę się mylić, dobra, nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Był to 3. odcinek z netheru i ostatni, chociaż kiedyś myślę, że jeszcze tam wrócimy. Tymczasem wracam sobie do palionowa, spokojnie odetchnąć, już jestem spokojny, że jestem znowu na normalnym świecie, nie w tym netherze, który nie będę ukrywał, ale jest przerażający, ale mimo wszystko mega fajny. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro o 19:19 i widzimy się na kanale na Plusie. Tam są odcinki co drugi dzień z nowej serii, którą robimy tam wraz z Davikiem i resztą osób z Milki też. Więc zapraszam tam bardzo serdecznie. Na razie, pa pa!